Ok, boomer. Dzień dobry. Czy jest jakaś sfera życia, której memy by nie opisywały? No dobra, pewnie jest, ale to takie pytanie retoryczne na wstęp, żeby przedstawić wam serię memów poświęconych konfliktowi pokoleń. W końcu w tych klimatach powstawały książki, filmy, seriale, ale wiadomo, że my zlewamy takie rzeczy, dla nas liczą się tylko memy. Przyjrzyjmy się więc tym postaciom, które zdążyły wyewoluować w ramach tego mema, a pierwszym z nich jest Boomer. Określenie boomer jest zdecydowanie starsze niż internet i to wcale nie 4chanowcy czy redditowcy nazwali tak starsze pokolenie. Boomers, czy raczej baby boomers, pierwotnie odnosiło się do pokolenia urodzonego po II wojnie światowej, tak do końca lat 60. Są to osoby urodzone podczas wyżu demograficznego, czyli boomu demograficznego, stąd właśnie nazwa. Oczywiście ciężko wrzucić wszystkich ludzi urodzonych w tym okresie do jednego worka, w końcu trochę inaczej wyglądała kultura w Stanach Zjednoczonych, a inaczej wreszcie świata, natomiast w Stanach Zjednoczonych byli określani tak liberałowie, hipisi, osoby narcystyczne i nastawione na przyjemność, tak przynajmniej opisywała ich Silent Generation, czyli pokolenie ich rodziców. W Polsce można by tak nazwać ludzi, którzy jeździli na Jarocin i pili wina marki Wino, a także krzyczeli jebać milicję. Mieli oni kosę ze swoimi rodzicami, tak samo jak dzisiaj wy macie kosę ze swoimi i w sumie nic się nie zmienia. Natomiast dziś boomer nie jest już tym zbuntowanym młodym człowiekiem, a właśnie stał się przedstawicielem tego już trochę starszego pokolenia. Jest to pogardliwe określenie osób w średnim wieku, o których można powiedzieć, że wypadły z obiegu, które nie rozumieją memów, które nie potrafią obsługiwać Instagrama czy Face'a w taki sposób, jak robi to obecne pokolenie. Wychodząc poza internet, boomerzy to także ludzie ustatkowani, posiadający rodziny, pieniądze, ludzi, którzy nie chcą ani nie potrafią zrozumieć problemów dzisiejszego młodszego pokolenia. Pierwszym memem, który możemy nazwać prequelem boomera, jest Old Economy Steven, który polega na narzekaniu na to, że pokolenie naszych rodziców miało o wiele lepiej, a lata 70. były wspaniałe dla młodych ludzi. Steven nie musiał się o nic martwić, tracił pracę, to zaraz znajdował nową, kupno domu to było nic trudnego, a my, biedni młodzi, dzisiaj mamy przesrane. Mem ten powstał w roku 2012 na Reddicie, a twórcą jest New Normal. Podobne memy można znaleźć także na naszym polskim podwórku, odnoszące się do narzekania na osoby starsze, które rzekomo pod nos dostawały mieszkania, pracę i malucha, a dzisiaj o wszystko trzeba martwić się samemu, a one nie potrafią tego zrozumieć. Zanim jednak powstały słynne przeróbki wojaka, pojawiło się hasło OK Boomer. Jest to lekceważąca odpowiedź do boomerów, którzy wypowiadają się o czymś, o czym nie mają pojęcia, bądź też gadają, według ciebie, totalne bzdury i nawet nie masz ochoty z taką osobą dyskutować. Wtedy używasz po prostu OK Boomer. Fraza ta zaczęła pojawiać się w okolicach 2015 roku na 4chanie i Reddicie, natomiast stała się popularna dopiero, gdy została skojarzona z piesełem jako reaction image na Twitterze. Mem ten zaczął być używany intensywnie od stycznia 2019 roku, Twitter był wtedy wprost zalany piesełem wyjaśniającym boomerów. Natomiast prawdziwy skok popularności hasło OK Boomer zaliczyło w październiku dzięki naszej już ulubionej aplikacji TikTok. Otóż jeden z użytkowników Twittera, Jed Will 1999, w czerwcu 2019 roku rzucił swój rap poświęcony boomerowi, który następnie 4 października został zremiksowany i udostępniony na SoundCloudzie. Nuta ta zaczęła być często i gęsto wykorzystywana na TikToku. Ladies suck. Najsłynniejszym publicznym użyciem tego powiedzenia była przemowa 25-letniej nowozelandzkiej posłanki Chloe Swarbrick. W swojej przemowie przedstawicielka Partii Zielonych mówiła o konieczności zadbania o planetę, ponieważ jej pokolenie i te kolejne, które nadejdą, już nie będą miały takiego fajnego życia jak pokolenia osób starszych, których reprezentuje większość członków parlamentu. Jej wypowiedź przerwał inny poseł, Todd Miller, po czym ona wyjaśniła go mówiąc: sami wiecie co.
In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, boomer. Current political... Konflikt pokoleniowy i problemy poszczególnych generacji zaczęły być pokazywane w memach z wojakiem w różnych wcieleniach, wśród których możemy wyróżnić przede wszystkim Boomera, Doomera i Zoomera. Aby ujrzeć jego pierwszą wersję, musimy odwiedzić teraz 4chana i dział, do którego do tej pory nieszczególnie często zaglądaliśmy, czyli Biz, który jak sama nazwa wskazuje jest poświęcony biznesowi. 7 kwietnia 2018 roku jeden z użytkowników wrzucił obrazek z 30-letnim boomerem, który trzyma kryptowaluty zamiast je sprzedawać i sam nie wie co robi. Obrazek ten szybko przyjął się na 4chanie i zaczął być przerabiany. Najlepiej przyjął się boomer w okularach przeciwsłonecznych, później dodano do tego puszkę Monstera. Mem ten zaczął być używany wobec bieda biznesmenów, którzy na przykład nagle usłyszeli, że cena bitcoina urosła w górę, więc wbija na jakieś fora w internecie i pyta się, jak w to inwestować i o co w ogóle z tym komputerowym pieniądzem chodzi. Boomer pokazywany jest w tych memach także jako człowiek cieszący się życiem, ale zdecydowanie naiwny i nieogarnięty, a czasem także wkurzający wszystkich puszczaniem różnej rockowej muzyki. Jego główne hobby to koszenie trawy traktorkiem, granie w stare gierki jak Quake i picie dużych ilości monsterków. W polskim internecie jako boomerzy przedstawiani są takie typowe Tomki i Piotrki, którzy spotykają się przy tyski, żeby pograć w najbardziej boomerską grę Heroesy 3. Innymi słowy, boomer to ktoś, kto w oczach osób młodszych dosyć szybko zdziadział. Mimo, że jest jeszcze młody, to mentalnie wydoroślał, choć sam tego nie zauważa. W lipcu tego samego roku została dodana postać Zoomera, czyli przedstawiciela generacji Z. Zoomer został stworzony na bazie Boomera, ale ma dodane ciemne blond włosy uformowanymi w pędzlaka. Bohater ten jest stereotypowym nastolatkiem, który gra w Fortnite'a, słucha chujowego rapu i wściekły wykłóca się ze swoim ojcem, który najczęściej przedstawiany jest jako Boomer. Postać ta pojawiła się pierwszy raz na 4chanie z opisem 15-letni Zoomer, który prosi o chodzenie na Messengerze swoją crush. W tle na obrazku widzimy zoomerowego rapera 6ix9ine'a zapisywanego jako 6x9ine. Innymi słowy, Zoomer jest po prostu nowym dzieckiem Neo, nowym gimbusem, są to te same żarty w trochę innej oprawie. Popularność zdobył płaczący Zoomer. Pierwszy mem to był nasz gimbus, który woła: tato, wyłącz kosiarkę, próbuje grać w Fortnite'a. Następnie we wrześniu 2018 roku powstał Doomer, zdecydowanie najbardziej depresyjny i przygnębiający ze wszystkich generacyjnych wcieleń wojaka. Doomer to 20-kilkuletni facet pozbawiony perspektyw, mający problem ze zdrowiem, z uzależnieniem od papierosów czy alkoholu. Nie ma pasji, mimo że bardzo chciałby jakieś mieć, nie czuje sensu swojego życia. Postać Doomera bardzo szybko przyjęła się na 4chanie z uwagi, że wielu użytkowników tego serwisu zaczęło się z nim utożsamiać. Używając Doomera zaczęto opisywać rzeczywistość wielu ludzi, przede wszystkim społeczną i ekonomiczną. Oczywiście Doomer zaczął być kojarzony i porównywany z Boomerem oraz Zoomerem, ale to właśnie ten depresyjny wojak spotkał się z największą ilością memów oraz przeróbek, które są... zdecydowanie nie są zbyt wesołe. Pokazują one codzienne życie wielu ludzi w bardzo depresyjnej wersji. Wstajesz rano, jedziesz swoim Oplem do pracy, słuchasz boomerów rozmawiających o swoich zoomerach, przeglądasz Tindera poszukując tam kogoś, kto odmieni twoje życie, a wieczory spędzasz samotnie przed komputerem pijąc piwo i zażywając jakieś leki. Doomer po raz pierwszy pojawił się we wrześniu 2018 roku na 4chanie w dziale X, gdzie jeden z użytkowników opisał swoje życie w wyjątkowo ciężki sposób. Określenie Doomer przybrało na sile, gdy zostało spopularyzowane w artykule Jonathana Franzena „Co jeśli przestaniemy udawać?”. Reportaż ten był poświęcony zmianom klimatycznym i także samoświadomości beznadziei naszego świata i przyszłości rasy ludzkiej, czyli kwintesencji doomerstwa. W celu jeszcze lepszego opisania doomerskiej rzeczywistości powstała także Doomer Girl, czyli żeńska wersja, możemy nazwać ją crushem Doomera. W niektórych wersjach tych memów są nawet szczęśliwi, gdy są razem, jednak nie oszukujmy się, ta seria nie powstała, żebyśmy poczuli się dobrze. Cała trójka jest często pokazywana razem na różnych przeróbkach, gdzie porównuje się przede wszystkim rodzaje słuchanej muzyki przez każde z pokoleń, ich zainteresowania dotyczące gier czy spędzania wolnego czasu.
Jeżeli chcecie zobaczyć największą ilość przeróbek i różnych filmów związanych z Boomerem, Doomerem i Zoomerem, polecam wam przede wszystkim kanał Prince of Zimbabwe, gdzie znajdziecie najwięcej tych remiksów. Jednym z najpopularniejszych jest pokazywanie domu wojaka, gdzie na pierwszym piętrze mieszka Zoomer, na parterze Boomer, a w piwnicy Doomer. Pojawiły się oczywiście także polskie wersje tego mema. Zabrałem dwie, wychodzimy we troje do nowego AMG. Whisky moja żona, jednak też najlepszą za. Nie ufam nikomu, kocham tylko tych, co na to zasłużyli. Jeszcze nie szeleszcze klasą, tak jak klasą zwinęli. W polskim internecie przyjęło się także bardzo dobrze doomerowanie muzyki, czyli zmiana tonu piosenek, które nawet w swojej normalnej wersji są depresyjne, a po przeróbkach posłuchajcie zresztą sami. W życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę. Będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Powstało także kilka kolejnych wariacji wojaka, takie jak Szczęśliwy życiem Bloomer, czy Kupujący pełnogłówien Consumer, a także Gloomer, Kumer oraz Go-Getter, który jest zmotywowanym do życia Doomerem, który nie chce się nad sobą zamartwiać. Natomiast te odmiany nie przyjęły się tak dobrze jak Doomer, Boomer i Zoomer. I coś czuję, że słowa Fangotena, że Boomerem stanie się każdy z nas, to prawda. I coraz bardziej się to zbliża i podejrzewam, że będzie Boomer za 2 lata. Czas chyba zmienić London Tipton w awatarze. Do widzenia Państwu.